Oczyszczenie w celu wyeksponowania kruszywa odbywa się poprzez użycie myjki wysokociśnieniowej. Spłukiwanie należy rozpocząć po co najmniej 12 godzinach od ułożenia. Czas ten jednak jest uzależniony od temperatury otoczenia. Każdorazowo zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych na niewielkiej powierzchni, aby uniknąć wymywania drobin kruszywa, rozpoczynając pracę zbyt wcześnie. Nawierzchnie DecoStone to produkt o dużych walorach estetycznych. Aby uzyskać wymagany efekt oraz podkreślić piękno tego materiału, po zakończeniu prac należy usunąć wszelkie pozostałości po obróbce powierzchni, dokładnie sprzątając miejsce budowy i czyszcząc wszelkie przestrzenie przyległe. Jeśli zaplanowano wykonanie szczelin dylatacyjnych przy użyciu piły, należy je naciąć po upływie nie więcej niż 24 godzin od ułożenia. Czas ten należy ustalić doświadczalnie. Szczeliny powinny zostać wykonane, gdy wytrzymałość nawierzchni będzie na tyle duża, że pracująca piła nie będzie powodowała uszkodzeń krawędzi cięcia. Jednak na tyle wcześnie, aby nie doszło do tak zwanego samodylatowania się nawierzchni. Zalecana głębokość nacięcia szczelin to 1/3 do 1/4 grubości nawierzchni.